Poprzez ciżbę ludzi tłoczących się na chodnikach i ulicach, kroczył dumnym królewskim krokiem. wyniosłem swoim majestatem sterczał nad nią, jak wysmukły chojar nad gęstwiną zagajnika. Nadpływająca i odpływająca fala tej czerni ludzkiej zdawała się przed nim rozstępować, a on szedł i szedł w natchnionym poczuciu swej mocy. Tylko to nieznośne światło go raziło, i ten piekielny rozgwar mącił mu myśli. A przytem miał to przykre wrażenie, że ktoś za nim idzie. Oczywiście pomyślał nie ktoś, ale setki, tysiące ludzi, skręcił w boczną ulicę, zawrócił potem w jakiś ciemny prawie zaułek, ale bezustannie słyszał czyjeś kroki poza sobą. Irytowało go to, ale nie przyszło mu na myśl, by się odwrócić i zobaczyć, kto za nim idzie. Zdjął go tylko niewymowny lęk, że to ktoś, kto by go mógł zatrzymać. I w tej samej chwili zawstydził się, że mógł nawet taką myśl dopuścić, by jeszcze, jeszcze ktoś mógł drogę zastąpić i zatrzymać go. Przystanął, odwrócił się i czekał. Ten ktoś przystanął, a raczej oparł się o ściany kamienicy. Górski podszedł bliżej i stanął oko w oko z jakąś kobietą, która wlepila w niego szeroko rozwarte, błyszczące oczy. Tak patrzyli na siebie w milczeniu długą chwilę. Nie poznajesz mnie? pytała nieśmiało. Górski popatrzył z wytężeniem. O trudno w tym ciemnym zaułku kogoś poznać, kogo się długo nie widziało. A muszę cię znać, jeżeli mówisz mi ty. Ale czego chcesz? Choć, choć, tam przy latarni mnie poznasz. Poszli kilkanaście kroków dalej. Jeszcze mnie nie poznajesz? Górski ujrzał drobną, zbolałą twarz. Jak mu się teraz wydawało, dziwnie piękną, pięknością, jaką bliska śmierć daje. W błyszczących, Jakąś gorączką trawionych oczach dziewczyny widział, jak w jasnowidzeniu ów kanał wizyjny z zastygłego kruszcu starannie oszlifowany i wypolerowany. I czego chcesz? Wiesz, kto jestem? Nie. Spojrzała na niego przerażona. To pan mnie nie poznaje. A ja cały rok żyłam tem jednym wspomnieniem, że ktoś w moim życiu był dla mnie dobry. Tak nieskończenie dobry. Nie pamięta pan przed rokiem, kiedy mnie spito jak nieboskie stworzenie, a pan mnie już nieprzytomną uwolnił od całej plugawej zgraje, która mnie bezcześciła, zniechlujala, świnila, zawlókł mnie do dorożki, ułożył na swojem poslaniu, a sam całą noc na kanapie przespał? Ach, pamiętam, Lucja! No i cóż z tego? Szerzej jeszcze rozwarły się jej oczy. Co z tego? O prawda, prawda zachwiala się. Pan rzucił mi ochlap swej dobroci pod nogi, a dla mnie była to królewska uczta, którą rok cały żyłam nagle urwala. Górski przetarł czoło Prawda, teraz sobie dobrze przypominam A muszę panią prosić o przebaczenie, tak, w istocie prosila mnie pani wtedy, byś mogła raz po raz do mnie zachodzić. Chodziłam, chodziłam, jak pies, zwarowala mu progu drzwi pańskich, ale drzwi były dla mnie zamknięte, a na drzwiach pańskich wiecznie ta sama kartka. Wyjechałem, A przecież pan był w domu, widziałam pana w oknie, pan mnie nie widział, nie chciał widzieć. Byłem chory, pani wybaczy, ale czym teraz mogę pani służyć? Spotkałam teraz pana na ulicy i szłam za panem z dala, nie chcąc być natrętną. Górski zamyślił się nagle, stał długo. Patrzył na nią, nie widząc jej, to znowu w dół, jakby czegoś szukał. Wreszcie, po długiej chwili, zdawało mu się, że chce coś powiedzieć, ale znowu się zamyślił. Co? Co pan chciał powiedzieć? Pytała z gorączkowym niepokojem. Odsknął się. A prawda, mam parę godzin czasu. Teraz mi już nic nie przeszkadza, nie przeszkodzić nie może. Wszystkie moje sprawy zalatwione. jestem całkiem swobodny. Do odejścia pociągu jeszcze parę godzin czasu. To pan wyjeżdża. A tak wyjeżdżam, droga pani. Ale po cóż tak wszystko ceremonialnie? Mówiliśmy sobie przecież ty. Kiedy to było? O prawda? Przed rokiem. <laughs> Coraz jaśniej sobie przypominam. Aha. Poznałem cię w Towarzystwie Bieleckiego. Tak. To wtedy było. Spojili cię? Nie. Falszywie się wyraziłem. Bielecki miał dobre zamiary względem ciebie. Kształcił cię, otwierał ci nowe horyzonty, zeskrywał z ciebie malomieszczańską skórę, włosy kazał ci krótko obciąć, papierosa kładł ci w usta i lal wódkę w ciebie i rozkładać ci się kazał, byś w królewskim bezwstydzie piękność twojej nagości. Milcz pan. <noise> Cóż się pani tak oburza? Przecież Bielecki nikczemny lotr. Skrzydnęła zębami i nagle wybuchła spazmatycznym płaczem. Spojrzał na nią cicho i spokojnie, jakby się jej z jakiejś dalekiej gwiazdy przypatrywał. — Niech pani nie placze, Po co? Na co? Przecież to wszystko takie głupie, nędzne, male. I wie pani, niech pani wybaczy, ale mnie żaden płacz nie wzrusza. — Nad czym pani placze? Zwichnięte życie? O, jakie to śmieszne. Przecież życie to tylko głupie, idiotyczne preludium. Urwał nie chciał swej głębokiej tajemnicy mówić panią wielka piękność oczekuje trzeba tylko do niej dojrzeć nie płacz pani dajmy temu spokój Ucichla szli długo obok siebie w milczeniu panie panie szepnęła błagalnie mów mi ty nie mogę jesteś zbyt dla mnie wielki i święty jeszcze nie panie cicho cicho górski zasłuchał się w siebie Nagle zmiarkował, że szła pokorna i wystraszona kilka kroków za nim. Chodź tu, ze mną. Wziął jej rękę i wsunął pod swoje ramię. A jednak nie zdołał mi duszy zniszczyć, mówiła szybko i namiętnie. Wszystkimi siłami pracował nade mną, by zrobić ze mnie ostatnią ladacznicę. Spijał mnie, bił, kopal, pastwił się nade mną, ale Tyś stał zawsze przed moimi oczyma. Święty swą niezmierną dobrocią, czysty, nieskalany. Schwyciła go nagle za rękę i przycisnęła do rozpalonych ust. Daj spokój! Górski szarpnął ręką i wsłuchiwał się w głuchą ciszę swej duszy. Ale silniej jeszcze uczepiła się jego ramienia. Uwolnij mnie od niego! Blagam! Zaklinam cię! Ty jeden to zdolasz zrobić! On się ciebie boi! On ustawicznie o tobie majaczy! Ja będę cię służyć jak najwierniejsza sługa. Niczego od ciebie nie chcę, tylko pozwól, bym mogła być przy tobie! Mówił mi, że pan chory. On cieszy się, żeś pan chory. Będę pana pielęgnować. Daj mi pan to największe szczęście, jakie mnie spotkać może. Górski zdawał się nie słyszeć. Pan może myśli, że ja pijana? Nie, nie. Widzisz, zaciągnęli mnie do knajpy. Jakąś tajemniczą stypę pogrzebową chcieli urządzić, a ja się wymknęłam, uciekłam. Taki mnie wstyd, takie obrzydzenie, taki wstręt ogarnął. Duszę chciałabym z siebie wyrwać, rzucić sobie pod nogi, spluć, stratować. I wtedy ciebie ujrzałam i powlokłam się za tobą cicho i pokornie, czekając, aż mnie spostrzeżesz. Górski przystanął, spojrzał na nią długo i przenikliwie. A może on cię wysłał? Kto, kto? Spojrzała na niego zdumiona. Górski patrzył jej długo, w zdumione, wystraszone oczy. Potem cicho pocalował jej rękę i szepnął: Niech pani wybaczy. Co, co? Nic, moje dziecko. Tu niedaleko jest mala kawiarnia. Cicho tam i zacisznie. Ja mam jeszcze parę godzin czasu. To pan rzeczywiście wyjeżdża? pytała z oblędnym przerażeniem. Nic nie odpowiedział. Wyjeżdżasz? Jezus Maria, cóż ja wtedy pocznę? Co poczniesz? Górski przystanął i uśmiechnął się. Na ustach jego rozgościł się bezustanny, cichy uśmiech. Co poczniesz beze mnie? A na co ja ci potrzebny? To prawda, to prawda, powtarzała błędnie te same słowa. Na co ja panu potrzebna? Wstyd mi teraz, żem się tak przed panem obnażyła. Niczem cielesna nagość wobec tej, w jakiej się panu pokazałam. Pan się pyta, na co mi jesteś potrzebny? Na co ja tobie byłabym potrzebna? Ja, ja, ścierka! wybuchnęła nagle. Wiesz, Bielecki ścierko mnie nazywa, jak jest wściekły, a nie wiem dlaczego jest teraz ustawicznie wściekły. Górskiego zdjęła nagle bezbrzeżna litość. Nie mów już, zapomnij. Przecież jeszcze nie wyjechałem jeszcze kilka godzin. Wsłuchiwał się uważnie w siebie, ale nic prócz wielkiej, świętej, wieczystej ciszy.